Witajcie na moim kanale. Z racji tego, że mamy dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołajki, jest to dzień, w którym częściej niż zwykle obdarowujemy innych prezentami. I z racji tego, że weszliśmy w ten czas przygotowań do świąt, tak naprawdę już z każdej strony ten klimat świąteczny zaczyna nas otaczać. Dlatego też stwierdziłam, że to będzie dobry dzień, żeby przygotować dla moich koni choinkę taką ozdobioną, którą będą mogły sobie zjeść. Jak widzicie, moja choinka składa się z samych naturalnych rzeczy. Podstawą jest oczywiście świerk, który jest jadalny przez konie. Można zimą go po prostu rzucać koniom, żeby sobie obgryzały. Stworzyłam bombki z buraczków, dlatego też mam czerwone palce. Zrobiłam też taką ozdobę. Tutaj mamy siano, które służy jako nić. Mamy oczywiście marchew, mamy pietruszkę. Tutaj też są gruszki, są jabłka. I tak to sobie wygląda. Ja to musiałam wkopać w ziemię, bo strasznie wieje dzisiaj u nas i bałam się, że po prostu to się wszystko wywróci. Także tak to sobie wygląda. Myślę, że moje konie się ucieszą z takiej atrakcji i będą sobie zaraz skubać. Zaraz idziemy po nie, je tu wpuścimy, bo ja na razie zamknęłam, bo jakby mi tu pomagały, to już by tego nie było. Także idę po moje żarłoki. Pampero już czeka. Ja troszkę dalej. Także otwieramy. Unio. Patrzcie. Idziemy za grubym koniem. Pamponiu, co to jest? Co to jest? Co to? No, jak ty to ściągniesz? No, będziecie się musiały pobawić. Będziecie mieć zajęcie. Powiem wam, że myślałam, że im to łatwiej będzie szło. Także spoko. Chodź, Zuzia. Zuzia jest troszkę... O, co się tam spłoszyło. To, że chyba będę musiała po nią pójść. A Pampero ściągnął jedną z ozdób i sobie tutaj wcina. A ja lecę szybko po Zuzię. Faktycznie dzisiaj... Chodź! Tam Pampero ci wszystko zje. No tak, teraz biegniesz. No to ja też biegnę. Nie bój się. Nie bój się. Tak jest. Tak jest. O, jakie dobre. Nawet im się udaje sobie wcinać. Pampero już nagiął całą choinkę. Patrzcie, próbuję zjeść. Ale pycha. Moje konie zajadają, a ja uciekam do domu, bo jest dzisiaj dość chłodno. Chłodny wiatr, także wolę się nie przyziębić. Myślę, że one sobie spokojnie poradzą. Dajcie znać, co w ogóle myślicie o takim prezencie albo o takim urozmaiceniu dla koni. Jak
wszystko wie. Do zobaczenia w następnym filmiku.